Mam nadzieję że wszystko będzie dobrze słychać, bo słuchajcie troszeczkę teraz inaczej mi się nagrywa to niż kiedyś. Więc nie wiem do końca, czy wszystkie dźwięki będziecie słyszeć. Mam nadzieję, że tak. Ale cześć kochani z tej strony Scarlet. Wracam na kanał Game Scarlett ze słodkim cringem. Natomiast teraz, powiedzmy, że nazwijmy to serią Słodki Kasztaniel, ponieważ lecimy z powrotem do uniwersytetu. Tylko tym razem będziemy rozwijać relacje z kasztanem. Tudzież Kastielem, nie wiem, Kisielem. Też jakoś tak pisaliście. Ale dla mnie to z kasztan. Po prostu to jest Rudy Kasztan. Więc Rudy Kasztan zostanie dzisiaj naszą miłością. I słuchajcie, przypomnij że jeżeli nie oglądaliście tej serii na moim kanale, to. Yy... Ja nie traktuję tego na serio, nie ekscytuję się tym, że rysunkowa postać, z rysunkową postacią w dialogach postanawiają rozpocząć swoje życie i w ogóle, szczególnie ja podchodzę do tego bardziej żartobliwie, jest będzie tu, jest będzie. Bardzo dużo komentarzy dodaję, bardzo dużo od siebie, komentuję to i czasami bywam mocno, 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 mocno na tej gry, jeżeli pojawią się zachowania, które są w moim odczuciu negatywne. Więc, jeżeli jesteście wielkimi fanami tej gry, to pamiętajcie o tym, że Albo to bierzecie, albo idziecie do kogoś, kto nagrywa tę grę na serio i, i w ogóle ją bardzo tak poważnie poważnie traktuje. Słuchajcie, wiem, że dużo osób nie będzie zadowolonych, że nie nagrywam Love Life ani alternatywnego życia. Ja przypomnę po raz, nie wiem, 50, chyba już na kanale, ja nie mogę tego nagrywać, ponieważ twórcy zakazali nagrywania tego. I wiem, że są osoby na YouTubie, które to nagrywają, natomiast to podlega pod. Y Potem roszczenia od YouTube'a o prawa autorskie, a roszczenie o prawa autorskie skutkuje tym, że można utracić kanał, i wiem, że to nie dotyczy tylko i wyłącznie na przykład tego kanału, że ten bym stracił, ale mogłabym stracić swój główny kanał. A dla mnie to jest 6 lat roboty, więc uwierzcie mi, pocham Was, ale moja praca, którą wykonałam przez te 6 lat na głównym kanale i praca, którą wykonałam na tym kanale, jest ważniejsza niż nagrywanie jakiegoś Love Life albo innego alternatywnego życia. To samo dotyczy najnowszych produktów od tych twórców. Mianowicie Eldario, o której często mi piszecie, jedyną Eldarię, którą można nagrywać, to jest tylko i wyłącznie ta pierwsza część. Ale z racji tego, że oni mieli dramat, spaliło im serwery i stracili wszystko, Eldaria pierwsza część jest teraz tylko i wyłącznie po angielsku. Co znowu powoduje, że nie za bardzo uśmiecha mi się nagrywanie tego, dlatego że, żeby zrobić z tego taką serię jak tą krinczową, śmieszną i w ogóle każdy z nas musiałby perfekcyjnie sobie mówić po angielsku i w ogóle, wiecie, nie? Mm, I to raczej nie jest możliwe, bo no nie jest. Musiałabym ewentualnie jakieś tłumaczenia robić, co tym bardziej nie jest możliwe, bo ani ja tłumacz, ani nie mam niestety czasu na to, żeby chodzić i tłumaczyć po prostu wszystkie te odcinki samodzielnie. Niestety, nie stać mnie też na to, żeby kogoś zatrudnić, żeby to robił za mnie więc no, jesteśmy ograniczeni tylko i wyłącznie do tego, co nagrywać można, a nagrywać można liceum, uniwersytet, no jak już Wam mówiłam, te Eldarie po angielsku, ale tej nowej ery już nie można, ponieważ ją też nowa polityka obejmuje. Ogólnie wszystkie produkty, najnowsze by mowa, nie można ich nagrywać. I oczywiście jest tutaj taki ryzyk fizyk, w sensie, że mogłabym to nagrać i liczyć na to, że twórcy nie będą tego weryfikować, nie będą zgłaszać roszczeń, ale wiem, że tak to nie działa i może posiedzi to z pół roku albo rok, ale prędzej czy później oni się o to upomną, bo oni są bardzo negatywnie nastawieni do nagrywania ich gier. Eee, oczywiście jest jeszcze taka kwestia, że można z tego wybrnąć, ponieważ możecie nagrać odcinek, opowiadać, nie wiem, o waszych przeżyciach na temat jakiegoś poszczególnego rozdziału alternatywnego życia, bądź. Bądź nie wiem tego, love life. Natomiast nie można zdradzać fabuły, nie można pokazywać sposobów przejścia, nie można takich rzeczy robić w ogóle na nagraniach. I cały ten poz o tej polityce można znaleźć na forum słodkiego flirtu, więc to nie są moje wymysły, jest cały poz, jest wszystko wyjaśnione dokładnie. Nawet wiem, bo próbowałam ogarnąć, że z twórcami, no niestety, nie da się, żeby dali indywidualną zgodę na nagrywanie, bo no, nie wyrażają takich skutków. Więc tak, mam nadzieję, że to zapamiętacie, bo bardzo dużo osób mi to proponuje, a już jest dla mnie trochę męczące właśnie tak indywidualnie każdemu odpisywać, dlaczego tego nie robię, bo no, no kurde, mam nadzieję, że to rozumiecie. Dla mnie ważniejsza jest mimo wszystko moja praca, którą włożyłam, niż chwilowy jakiś, nie wiem, fejm czy coś z nagrywania czegoś, co, co jest zakazane, bo no nie, byłoby mi przykro, gdybym do staroszczenia i straciła możliwość nagrywania po prostu na YouTubie. Dobra. Lecimy sobie w takim razie do odcinka pierwszego. Jak już tak sobie pogadałam o takich technicznych rzeczach. Słuchajcie, musiałam całkowicie zrobić reset odcinka. Au. Podziękuję za muzykę, bo może mieć prawa autorskie na sobie. To sobie trochę ściszę, żebym nie ogłuchła. I tak, słuchajcie, musiałam całkowicie zresetować i też mi mówiliście, że zamiast resetować całkowicie historię, mogłabym zrobić replay historii, ale nie, ponieważ przy replayu historii mamy te same relacje z postaciami, które mieliśmy. Czyli... Em... Castiel nas nie lubił, więc nawet jakbym go wybrała do przegrania odcinka, i tak bym nie dostała z tego ilustracji, bo my mieliśmy bardzo złe relacje z Castielem tutaj i z wieloma postaciami też. Więc nic by mi to totalnie nie dało. Nie mogłabym zebrać ilustracji, nie mogłabym zebrać niczego, więc ja musiałam zrobić całkowity replay, całkowity reset historii, ten taki konkretny, fabularny, żeby mogła od nowa budować relacje. Więc to też tak jest, bo wiem, że mm, też dużo osób trochę tego nie rozumie, o co chodzi z tym. Hmm, replayem, historią i, i wolnym replayem, więc ja tych wolnych nie mogłam robić ze względu na schrzanione relacje z postaciami. I lecimy sobie z odcinkiem pierwszym Nowe Liceum. Dzień dobry, Scarlet! Witaj w Liceum Słodki Amoris! Znowu tu jestem! Dzień dobry! Mam nadzieję, że szybko się zaklimatyzujesz w nowej szkole, a na pewno wiem, że czeka mnie bardzo dużo romansów. Radzę Ci spotkać się z Natanielem, nasz mąż. Nasz mąż, który w tym sezonie naszym mężem już nie będzie. Głównym gospodarzem szkoły, który sprawdzi czy teczka z Twoimi dokumentami jest kompletna. Z pewnością teraz jest w spokoju gospodarzy. Przejdź się po liceum. Mm, ale ja chcę sprawę. O, jest już kasztan. Cześć kasztanie, dzisiaj zostaniesz naszym mężem, czyli typ, który jest najbardziej, takim największym dzbanem z tych wszystkich typów. Teraz będzie naszym wybrankiem serca. Już jest sumia, mamy 10%. Dzień dobry, jestem nowa. Cześć. Dzień dobry, jestem nowa. Poproszono mnie, abym znalazła głównego gospodarza szkoły. I nie pamiętam, jak się rozmawiało z kasztadem tutaj. Bo dzień dobry, jestem nowa, jest strasznie głupie. Dzień dobry jestem nowa, poproszono mnie, abym znalazła głównego gospodarza szkoły. I, I to cześć. No ja bym w sumie powiedziała cześć. Zaryzykujemy. Cześć. Jest! Jest! Już zaczynamy cię rozpracowywać. Ty na stypie nienawidziłeś po tym pierwszym odcinku, pamiętam. E, dopiero co tutaj przyszłam, więc zwiedzam szkołę. Spoko, idź zwiedzać. Jaki but! Jaki but, jaki but, jaki but, zapomniałam już. Jaki to but. Ha, to ty jesteś ta nowa. O, cześć, Amber. Ech, nie mamy szczęścia do nowych, prawda, dziewczyny? ha oś popchnęły mnie, gdy przechodziły. Cześć, jesteś nowa, tak? Nazywam się Iris, będziemy razem chodzić na lekcje. Cześć, Iris, tęskniłam za tobą. Cześć, ja jestem Scarlett. Miło mi Scarlett, mam nadzieję, że będziesz się tutaj dobrze czuła. Do zobaczenia później, dziękuję, do zobaczenia. Trzymaj się. Cantine. Hej, Scarlet, jak leci? Co ty? Co ty tutaj robisz? Spoko. A ty? Jak to się stało, że tutaj jesteś? Tym razem będę dla niego milsza niż ostatnio, więc lecimy tak. Tak, dziękuję. Jestem szalenie szczęśliwy, że moja kandydatura została zaakceptowana. Naprawdę bardzo chciałem być w tej samej szkole co ty. ho. Sarking, mocno, to niemożliwe. Długo jeszcze będziesz ze mną, za mną wszędzie łazić. Naprawdę, to miłe. Zakończyłeś już wszystkie formalności związane ze zmianą szkoły. Ech, no super, ale mam jeszcze kilka spraw do załatwienia. I tak, będziemy dla niego mili, ale też nie przesadzajmy, bo nie będziemy aż tak mili, żeby mu się podlizywać, więc super, ale mam jeszcze kilka spraw do załatwienia. On to lubi. Ach tak, powiedz, gdybyś potrzebowała pomocy. Aha. Wiecie co, jeszcze taka jedna uwaga, bo wiem, że Wam się może wydawać, dlaczego ja nagrywam kolejny raz to samo i w ogóle. Ja już nie pamiętam fabuły tego, bo ja jestem bardzo zdolną osobą i ja wychrzaniam z głowy takie rzeczy, w sensie, jeżeli to nie jest dla mnie istotne. To zapominam, co się działo. I ja naprawdę wiem mniej więcej, oczywiście, co się działo w tym liceum, ale nie pamiętam już tych dialogów i w ogóle. I osoby różne grające w to powiedziały mi też, że troszeczkę ta gra się zmienia w zależności od tego, kto jest naszym WS-em, z kim tam mamy ten główny flirt. Więc tej ścieżki z Kastielem jeszcze nie znam, więc mam nadzieję, że dostarczy mi kilogramów cringeu. A my lecimy teraz, spotkać się z Natanielem, moją miłością, który nie będzie naszą miłością. Cześć, Nataniel. Tak mi przykro, że w tym sezonie nie jesteśmy razem. Dzień dobry, szukam głównego gospodarza. Cześć, nie może Nataniela w okolicy? Ej, Nataniel to ty? A on chyba lubi, jak się było miłym, więc lecimy tak. Siedem? Procent? Dzień dobry, to ja, jestem Nataniel. Potrzebujesz czegoś? Dyrektorka kazała mi się z tobą spotkać w sprawie mojej teczki z dokumentami. Musisz przejrzeć moją teczkę z dokumentami. Dyrektorka kazała to zrobić. Chyba tak. Och. Jesteś nowa? Oczywiście, że przejrzę Twoje dokumenty. I nie tylko. Odwraca się i w moich papierach, potem wraca do mnie. W sumie to brakuje kilku rzeczy w Twojej teczce. Potrzebujesz jeszcze zdjęcia do dokumentów. 5 goldów opłaty za teczkę. A co najważniejsze, wygląda na to, że zapomniałeś dołączyć formularz z podpisem swoich rodziców. Ja już zapomniałem, że ta sub była strasznie. Ach, nieogarnięta. Musisz go dostarczyć. Jesteś pewny? Sama przygotowałam wszystkie dokumenty. To chyba nic poważnego. W końcu to tylko papiery. Okej, okay. w takim razie zostawiam ci to wszystko i przyjdę, kiedy będę miała pozostałe dokumenty. Okej, okay. poczekaj chwilę. Może jestem głównym gospodarzem, ale nadal. Yy, ale nie jestem tutaj na swoich usługach. Sama musisz się zająć swoimi papierami. Ale przecież tam było, że ona załatwi wszystkie dokumenty, a nie że on ma załatwić. Chyba, że coś źle przeczytałam. Sorry, Nathaniel. spadło na szlową metr. I tak sprawdzę, czy twój formularz nie zawieruszył się w innej teczce. Zacznij od dostarczenia zdjęcia i uiszczenia opłaty. O, co, o a, przepraszam, co to tak hamsko do mnie? Nathaniel! W poprzednim wcieleniu się kochaliśmy. W sumie to powiedz mi, tak, Harlet? Gdzie zrobię zdjęcie do dokumentów? Może masz kasę na opłatę za moją teczkę? Nie no, nie będzie płacił za nas. Zrobiłem je w sklepiku starszego pana w mieście. Zakończę dyskusję. E, gdzie mogę zrobić zdjęcie do dokumentów? Masz może mój formularz? Masz może kasę na opłatę za moją O nic nie pytasz. Yy, wiecie co, yy, to, 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 to chyba, no nie, bo jakbym zapytała go, masz ma kasę na opłatę za moją to się wkurzy. Masz może mój formularz, to się wkurzy. Gdzie mogę zrobić zdjęcie do dokumentów? Odpowie, że nie wiem, <grym>, znając życie. Więc chyba go o nic nie będziemy pytać. Yy, I idziemy po prostu na miasto, idziemy robić sobie to zdjęcie u typa w bazarze? Tak, zdjęcie u typa w bazarze. Dwa goldy. Dziękujemy bardzo. A, bo ja zapomniałam, że przecież teraz jest tak, że my nie płacimy dużo za te rzeczy. Wow, udało ci się już zwiedzić całe liceum? Jest wie mega wielkie. To prawda, że większe niż nasza stara szkoła. Jest takie wielkie, że muszę jeszcze obejrzeć kilka miejsc na razie. No to idź się gdzieś w nim zgubić. Nie, no bez przesady. Może chciałabyś się później przejść ze mną? Może później. Super, sprawdzę, czy są jakieś fajne miejsca. Zakończ dyskusję. Czemu ona nas tak kocha? Aha, bo ja zapomniałam, że ja muszę patrzeć. Nie, zapomniałam, że żeby mieć ilustrację, muszę klikać odpowiednie odpowiedzi. No nic, muszę zobaczyć sobie to na Solucji. Ale nie będę patrzeć na dialogi, tylko na to, co muszę kliknąć, żeby ewentualnie mieć ilustrację. Nie pamiętam, jak to było z ilustracjami tutaj, czy to było na temat lowometru, czy po prostu odpowiednich od kliknięć? Jak lowometru, to mamy przesrane, bo pójdziemy na randkę z Kentinem. A ja, jeśli chodzi o moje odcinki, yy, nie, nie, moje mieszkanie. Nie moje odcinki, moje ilustracje. Czemu one są puste? No właśnie, proszę mi wrócić. Nie dobra, to z pierwszego odcinka brakuje nam tylko jednej ilustracji z kentinem, właśnie, więc może warto byłoby się z nim spotkać. Może? No nic, w każdym razie w pierwszym odcinku mamy te ilustracje. Jak w sumie to nie powiedziałeś mi, czy odnalazłeś moją teczkę, czy nie. W sumie to nieźle się zawiruszyła wśród innych papierów, ale odłożyłem ją na bok. Trzymaj. O nic nie pytasz. Masz może pieniądze na opłaty za moją teczkę? No gdzie? Nie. Nic nie pytamy takiego. Znowu ty? Twój t-shirt coś mi mówi. Mm. A mam wrażenie, że zżarłam szminkę, więc jak coś to przepraszam, ale piję sobie tutaj kawę i, i, i źle szminkę. <laughs> Znowu to jest twój t-shirt, coś mi mówi, co za huligański ciuchy, tak przeszkadzam ci, to jest hamskie, to jest hamskie, więc lecimy tak. Twój t-shirt do mnie mówi, Castielu. Ach tak, i co ci to przypomina? Rys. <ścoughs> o nie, naprawdę. To są aż takie teksty. Nieprawdopodobne. To znana marka gotyckich ubrań. Nieprawdopodobne. To loko gruby, grupy lokowej. O, jak ja to powiedziałam loko, lokowej. Rokko. E, najprawdopodobniej to logo super znanej gry online. Oczywiście, że grupy rockowej. A więc nowa znasz grupę, nie będę tego czytać. Ach tak, też lubię rock. Od czasu do czasu. Wszystko, czego nienawidzę. Yeah, rock me baby. Uwie... Znaczy ja bardzo lubię, ale nie rock, tylko metal. Więc wiesz, no. Jezu, nie, e, nie. Jeszcze ten wzrok tej postaci jest taki. O... Ten uśmiech, ale nie wiem co mu odpowiedzieć. To jest tak cringeowe. E, aczkolwiek wiecie co, tak myślę sobie, że to jest zbyt cringeowe. E, wszystko, czego nienawidzę. Czemu to jest spacja? Nie, spacja widzę. Co to jest nawidzieć? Jest taki ort. Ej, ja też czasami robię ort, wiem, bo zdarza mi się, nie, nie, nie że coś, ale zawsze mi rozwala jak w takich super oficjalnych rzeczach, za które płaci się masę hajsu, bo za te grę płaci się naprawdę masę hajsu. Ej, to są właśnie takie błędy w tym stylu. To jest przerażające. Ale ach tak, też lubię robić od czasu do czasu. weźmiemy sobie to. Spoko, znam sporo dziewczyn, które ich słuchają zakończyć dyskusję. Cieszę się. Mam nadzieję, że będziesz mi kochać. O panienko! Udało ci się dokończyć wszystkie formalności? Tak, oto moja teczka. E, zobaczymy. Nie przyjmuję takich latających... Zobaczmy. Nie przyjmuję takich latających kartek. Znajdź przynajmniej jakiś spinacz, zepnij dokumenty i wróć do mnie. Aha. A ja pamiętam, że spinacz był gdzieś chyba tu. No właśnie. To pamiętam. To jest jedyna rzecz, którą pamiętam. Że ten głupi spinacz był na ławce. E, dobra, więc lecimy sobie dalej e, gdzieś. Korytarz główny. E, to Twoja uzupełniona teczka. Zobaczymy, proszę mi ją. Tym razem wszystko się zgadza. Od teraz oficjalnie jesteś uczynnicą liceum słodkiej Amoris. Lekcje już się skończyły. Możesz iść do domu. Do widzenia. Do widzenia. Hej, mała! Ach. Chodź, pokażę ci fajne miejsce, Nie, nie chcę, o nie, ale mnie skręciło, Scringe'u! Mm. Okej, okay, już idę. Cy, jesteś jego psem, demonem, jego... Okej, okay, już idę. Ech. Kastiel pokazał mi różne piętra na tobie. Powiedział, że miejsce, do którego idziemy, nie jest dostępne. Jest dostępne w 40 odcinku dla uczniów. Jeżeli dobrze zrozumiałam, to ukradł klucze do pokoju nauczycielskiego. Ola Boga! Jesteśmy przed małymi drzwiami, które właśnie się otwierają. Cześć, Castiel. Szkoda trochę, bo w sumie wolałabym z kantinem dostać ilustrację, bo z kantinem nie mam, a te o dziwo mam. Ale no już jest. Słodki cringe moi drodzy, wrócił. Was skręcamy, nie skręcam. Moje komentarze was skręcają. Castiela, komentarze was skręcają i. O jej. Aha, coś ci pokażę. zaraz będzie ten. Are you lost, baby girl? Pasowałoby do niego idealnie. Także dzięki, dzięki, dzięki. Wow, jesteśmy na dachu liceum. to prawda, że widok stąd jest niesamowity. Mam tylko nadzieję, że nie będziemy mieć kopodów. Czyli ty uwielbiasz rokowe zespoły i ubierasz się tak. Zaciewiałem, znaczy no nie każdy słuchający rockowych rzeczy, czy rockowych, więc tak, rozmawiam, to rokowych, mocniejszej muzyki musi wyglądać tak, ale, yy, yy, ale, ale, no, ale bez przesady. Dobra, zakończyliśmy pierwszy odcinek. Piękny wstęp, cudowny wstęp. Widzimy się w kolejnym odcinku na kanale Game Scarlet. Pamiętajcie o zostawieniu łapek. Będę bardzo wdzięczna, że zostawicie ich z 800. Wiem, że to jest do dużo, ale kiedyś chyba, żeby był odcinek było 1000. Myślę, że 800 wbijecie spokojnie, jak wbijecie 800, to lecimy w miarę jak najszybciej z kolejnym odcinkiem. Tak to prawdopodobnie będą, będzie jeden tygodniowo, więc tak, terror musi być, pamiętajcie o tym. Wbijajcie łapki. Trzymajcie się cieplutko i cześć! thank you